Identyfikator podmiotu SCP-205. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-205-1 i SCP-205-2 są przechowywane w komorze 52 w ośrodku 23 pod stałą obserwacją przez przylegający pokój obserwacyjny. SCP-205-1 i SCP-205-2 należy przez cały czas dostarczać prądu oraz trzymać ustawione przodem do białego ekranu projekcyjnego na ścianie przeciwległej do okna obserwacyjnego. Komora 52 wymaga comiesięcznej konserwacji, aby zagwarantować ciągłe działanie obu obiektów SCP, ich dostęp do prądu i możliwość zdalnej aktywacji. Części zamienne oraz żarówki są trzymane pod ręką w komorze. Konserwacja zostaje zawieszona w trakcie określonego miesiąca cyklu SCP-205, przypadającego na kwiecień i październik każdego roku. Jeśli zasilanie komory 52 zawiedzie, należy pozostawić ją nieoświetloną i zamkniętą na okres 30 dni, zanim lokalna ochrona wejdzie w celu ponownego odpalenia i kontynuacji obserwacji i przechowywania. Niezwykle ważne w czasie konserwacji jest gaszenie tylko jednego z pary SCP-205 naraz. Jeśli oba obiekty utracą zasilanie lub zaprzestaną normalnego funkcjonowania, komora musi być zamknięta na okres 30 dni, po którym lokalna ochrona może wejść i zresetować zasilanie oraz zebrać pozostałości personelu utraconego w komorze. Trwające inspekcje O5, testy i konserwacje mają być kontynuowane, zanim SCP-205 zostanie przeniesione do permanentnego miejsca przechowania. Opis. SCP-205 to para reflektorów używanych w fotografii. Światło emitowane przez każdą z lamp przejawia zachowanie unikalne dla SCP-205 i przenika kompletnie przez każdą powierzchnię o kolorze innym niż biały. Kiedy światło padnie na białą powierzchnię, rozprasza się jak normalne światło i traci anomalne właściwości. Jeśli światło pada bez przeszkody ze strony jakiejkolwiek materii, nie rzuca żadnego cienia. Każda z lamp ukaże cień niezidentyfikowanej młodej kobiety na dowolnej białej powierzchni płaskiej, jak na przykład ekran projekcyjny w komorze 52. Nie ustalono jeszcze, czy ów cień odpowiada jakiejkolwiek osobie żywej lub martwej, jednak cień wydaje się odgrywać konkretną scenę zdarzeń prowadzących do śmierci kobiety. Nawet jeśli reflektory zostaną poruszone, cień pozostaje wyraźny i nie rozmywa się, ani nie przesuwa wraz z którąkolwiek z lamp. Widoczny jest jeden cień, choć osoba fizyczna stojąca przed dwoma lampami rzucałaby dwa cienie. Jeśli nie zaniedba się konserwacji i stałych dostaw prądu, para SCP-205 będzie przechodzić w 6-miesięczny cykl, kończący się 30 kwietnia i 31 października każdego roku. Dodatkowy dzień w roku przestępnym ani sporadyczne awarie zasilania nie zmieniają owych dat, przez to cykl SCP-205 wydaje się być raczej związany z konkretnymi datami niż określonym upływem czasu. SCP-205 wyłącza się o północy ostatniego dnia każdego cyklu. Osoby wchodzące lub przebywające w komorze 52, w czasie kiedy obie lampy są wyłączone, zostaną napadnięte przez siły niewidoczne w sposób jednolity z losem ciała kobiety, bez względu na jakiekolwiek inne źródła światła w danym pomieszczeniu. W przypadku wyłączenia się lamp pod koniec standardowego 6-miesięcznego cyklu, mogą one zostać zdalnie aktywowane w celu natychmiastowego usunięcia zagrożenia i rozpocząć nowy cykl. Jeśli reflektory przestaną działać z jakiegokolwiek innego powodu, komora 52 pozostanie niebezpieczna i będzie musiała zostać zabezpieczona przynajmniej przez 30 dni, bez względu na stan samego SCP-205. Podczas fazy zagrożenia, sprzęt pozostający w komorze często jest niszczony, jednak pomimo tego, że sam SCP-205 czasem zmienia miejsce, lampy nigdy nie są uszkodzone. W dwóch przypadkach zostały wykryte na ścianach. To silnie wskazuje na to, że okazują świadomość aktualnych czynności przechowawczych. Opis cyklu SCP-205. Przez pierwszy miesiąc funkcjonowania SCP-205 przedstawia nieruchomy obraz jednej kobiety w prowokującej pozie.
Mimo zaobserwowania różnorodności w zakresie pozy i ubrania, przedstawiona osoba wydaje się być wyraźna i ta sama przez wszystkie cykle. W czasie ostatniego tygodnia pierwszego miesiąca cień zaczyna nieznacznie się poruszać, jakby osoba przekładała ciężar lub zmieniała pozycję. Jej włosy i ubranie zaczną się poruszać w sposób nieodpowiadający ruchom powietrza w komorze 52. Pod koniec pierwszego miesiąca kalendarzowego cień zmieni swoją pozycję i w ciągu najbliższych 8 godzin będzie przyjmować serię pust sugerujących sesję fotograficzną wraz ze zmianą stroju i krótkimi przerwami, czasem też na posiłek. Po zakończeniu tej sesji cień pozostaje w stałym ruchu przez następne 5 miesięcy, odgrywając pantomimę ostatnich dni młodej modelki, zanim zostaje ona brutalnie zamordowana pod koniec cyklu. Cień kobiety nie wychodzi nigdy poza granice ekranu. Cienie obiektów, z którymi kobieta wydaje się wchodzić w kontakt, nie pojawiają się, dopóki nie są podnoszone lub niesione, a za wyjątkiem ostatniego miesiąca, wszystkie osoby, z którymi cień wydaje się wchodzić w interakcję, są niewidoczne. Mimo że każdy cykl nieco się różni, zaobserwowano pewną konsekwencję. Przedstawiana osoba wydaje się podjąć fotografii w ramach hobby, jako dodatek do bycia modelką. Jej zachowanie sugeruje bogate życie towarzyskie, jednak pozbawione intymności zachowanie wskazuje raczej na życie samotne niż z rodziną lub partnerem. Jedno zdarzenie o charakterze seksualnym zostaje zasugerowane w drugim lub trzecim miesiącu cyklu, a dokładnie 66 jawnych stosunków seksualnych zachodzi w ostatnim miesiącu. W ostatnim miesiącu cyklu, w kwietniu i październiku, pojawiają się cienie różne od cienia młodej kobiety. Wszystkie cienie mają przerysowane cechy nagiego męskiego ciała oraz rogi wystające z mózgoczaszki. Jednak nie zaobserwowano żadnego falusa, nawet w czasie aktów seksualnych, które wypełniają ostatnie dni cyklu. Z początku pojawia się tylko jeden cień wchodzący z kobietą w interakcję w sposób sugerujący, że spotkali się wcześniej na przyjęciu lub spotkaniu towarzyskim. Kobieta wydaje się nie zauważać niezwykłej natury drugiego cienia i odgrywa z nim serię rozmaitych romantycznych interakcji. Rogaty cień powraca na obiady z kobietą. Angażuje się w nieme konwersacje i towarzyszy jej w czasie wyjść. Jedno z powtarzających się wydarzeń jest związane z rogatym cieniem, przedstawiającym kobietę przynajmniej dwóm identycznym rogatym sylwetkom. Po drugim tygodniu miesiąca kobieta zacznie fotografować jednego lub więcej rogatych cieni w czasie jednego z ich wyjść, zawsze za pomocą niecyfrowego aparatu, który nie zmieni się w trakcie wszystkich zaobserwowanych cykli SCP-205. Po tym wydarzeniu zaczną zachodzić jawne akty seksualne pomiędzy kobietą a jedną z sylwetek, których częstotliwość i intensywność zwiększa się aż do każdego trzeciego tygodnia. Podczas ostatniego tygodnia miesiąca kobieta wydaje się wywoływać zdjęcia ze swojego aparatu po raz pierwszy od chwili fotografowania cienia z rogami. Jej reakcja zdradza szok i przerażenie, a jej późniejsze ruchy sugerują próbę ucieczki i szukania schronienia za zamkniętymi drzwiami, prawdopodobnie w jej domu. Tam spotyka wiele okazów sylwetek rogatych cieni, które napastują wielokrotnie przez resztę tygodnia. Zostaje silnie zasugerowane, iż kobieta zmarła w ich trakcie, jednak napastowania trwają nieprzerwanie aż do końca cyklu. Ostatniego dnia cyklu jeden z rogatych cieni zaczyna się powiększać w sposób sugerujący, że istota rzucająca go zbliża się bezpośrednio do lamp SCP-205. W końcu zasłania on wszystkie inne cienie, a wtedy obie lampy zostają fizycznie wyłączone, bez względu na jakiekolwiek modyfikacje zapobiegające zatrzymaniu ich pracy. Dodatek. SCP-205-1 należało do mienia fundacji o... SCP-205-2 jest identyczny pod każdym względem, włącznie z numerem seryjnym. Zostało odnalezione w opuszczonym pokoju motelowym w... Nie znaleziono żadnych śladów tożsamości ani miejsca pobytu mieszkańca, choć został również pozyskany aparat podobny do tego widocznego w szóstym miesiącu cyklu SCP-205. Większość kliszy była zrujnowana przez naświetlenie. Zobacz załączone zdjęcie, które jako jedyne udało się wywołać z aparatu. Incydent 205-76B. Dnia 28 października roku przepaliła się żarówka SCP-205-2. Naukowiec M.
został wysłany do komory 52 w celu wymiany żarówki podczas jednej z końcowych napaści. Kiedy otworzyły się drzwi komory 52, wszystkie cienie rogatych sylwetek zasięgu wzroku zaprzestały swoich aktywności i zwróciły się w stronę drzwi. Badacz zamknął drzwi komory i odmówił wejścia w celach konserwacyjnych. Cienie nie podjęły z powrotem swojej żadnej aktywności przez około 3 godziny. Incydent 205-77A. Dnia 28 kwietnia roku żarówka SCP-205-2 wybuchła. Cienie zaprzestały aktywności i zwróciły się w stronę drzwi komory. Nie wysłano personelu do wymiany żarówki. Komora 52 została zamknięta i porzucona na 30 dni zgodnie z procedurami.